Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym materiale chciałbym Ci przedstawić moją opinię dotyczącą kursów online. I od razu na samym początku chcę Ci powiedzieć, że to nie jest taka stricte reklama, żebyś kupował czy też kupowała tylko i wyłącznie mój kurs, bo jest najlepszy i tak dalej. To nie o to w tym chodzi. Chcę to przedstawić po prostu, jak wiele teraz mamy takich fajnych opcji nauki. Kiedyś w jakichś tam wcześniejszych czasach, jak jeszcze YouTube nie był taki rozwinięty, no to tak naprawdę nie było czegoś takiego jak kursy online. Jeśli ktoś się chciał czegoś nauczyć, no to musiał pojechać gdzieś, iść do szkoły specjalnej, czy też odbyć kurs taki stacjonarny, co no większość osób na przykład nie chciała, bo po prostu no, nie było to komfortowe. W tym momencie siadasz przed komputerem, kupujesz kurs i wałkujesz go od A do Z i masz całą wiedzę tak naprawdę w jednym miejscu. I to mi się no właśnie najlepiej podoba w kursach, bo fakt, można się nauczyć wielu rzeczy, na przykład w przypadku Amazona, z filmików na YouTube i z materiałów, czytać dużo, oczywiście da się to zrobić, ale trzeba poświęcić na to znacznie więcej czasu. Często popełniać błędy, bo nie wszystko idzie znaleźć po prostu, a w przypadku kursu masz tak naprawdę wszystko w jednym miejscu i idziesz krok po kroku i masz gotowe. Ja sam uwielbiam, jeśli potrzebuję jakiejś wiedzy, to uwielbiam kupować kursy i to robię często, ponieważ no i co jest dla mnie istotne w tych kursach online, to przede wszystkim osoba, która je prowadzi, bo jeśli widzę, że rzeczywiście ktoś fajnie się poświęca, na przykład na YouTube, przedstawia jakieś tam darmowe porady i poradniki, filmiki, no i ogólnie ma takie fajne nastawienie do drugiej osoby, no to aż chce mi się po prostu kupić od tej osoby. Aczkolwiek oczywiście tak jak Ty wolisz, no ja stworzyłem dwa kursy, Amazon Kindle Project i Kids Book Project. I jak dobrze wiesz, Amazon Kindle Project to jest taki główny cały kurs, a Kids Book Project to jest taki dodatek. Ja sam w tym miesiącu już będę kupował kolejny kurs i to będzie kurs Rafała Mazura, Zen Jaskiniowca, ponieważ no, jak słucham jego podcastów, no to są no, po prostu mega i wiem, że na pewno dużą wartość to wniesie do mojego biznesu, do mojego życia. Aczkolwiek, jak dobrze wiesz, no jest naprawdę masa różnych kursów. No, teraz na dobrą sprawę można odbyć każdy kurs w internecie i to też nie jest... Nie zachęcam do tego, żeby z każdego kursu korzystać, bo są takie kursy, które tak naprawdę są totalnie nieprzydatne dla jednej grupy, ale znowuż dla innej grupy się przydają. Ale no nie o to chodzi, żebyś ty teraz kupował 10-20 kursów dotyczących Amazona i dopiero zaczynał tą drogę, bo często warto na przykład zacząć tą drogę z darmowych źródeł i jeśli wtedy nic Ci na przykład nie idzie, wtedy nie zarabiasz, no to wtedy poświęcić te pieniądze i na przykład odbyć kurs, bo może wiele rzeczy robisz źle. I tu nie mówię o tym, żeby akurat mój kurs użyć, można oczywiście kupić inny kurs o Amazonie KDP, więc to nie jest żaden problem, to nie jest takie, że tylko mój jest najlepszy i tylko moje jest najlepsze, ponieważ no, wiele osób na pewno tworzy bardzo dobry content. Moi kursanci są zadowoleni z kursów, dostaję naprawdę bardzo dużo wiadomości z podziękowaniami, z tego, że się cieszą, z tego nawet z samego faktu, że staram się szybko odpisywać, że mają od razu praktycznie odpowiedź tak dość szybko. No i samo to, że kupisz kurs, no nie oznacza, że osiągniesz sukces, bo to zależy od wprowadzenia przez Ciebie tej wiedzy i później tego, no... rozwijania, tak jakby rozwijania ciągłej nauki i wtedy dopiero możesz określić, czy dany kurs Ci się przydał, czy też nie, no bo no tak jak mówię, no sam zakup kursu do niczego nie obliguje. Więc jeśli jesteś czymś naprawdę zainteresowany, to sam dobrze wiesz, że warto wydać czasami nawet kilka stówek na jakiś kurs, żeby poszerzyć lub też żeby zgłębić swoją tak wiedzę od samego początku i być dużo lepszym w danej dziedzinie, przez co na przykład więcej można zarabiać. I tak na koniec chcę Cię poinformować, że w sobotę, czyli 25 stycznia, będzie specjalna obniżka na mój kurs Amazon Kindle Project. Więc jeśli jesteś w newsletterze, to otrzymasz taką wiadomość z kodem rabatowym, który obniży dość znacznie cenę kursu Amazon Kindle Project. Jeśli nie jesteś na newsletterze, no to zapisz się jak najszybciej. Na dole filmiku masz link, aby się zapisać na ten newsletter, lub też możesz właśnie pobrać darmowy e-book. Dzięki temu zyskujesz dodatkową wiedzę i też zapisujesz się na ten newsletter.
I właśnie też udostępnię link do tego darmowego e-booka na dole filmiku, więc możesz sobie go pobrać i korzystać z niego. Ja nie wysyłam spamu, wysyłam jedynie moim zdaniem takie informacje bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne i staram się nie nadużywać tego zaufania osób zapisanych w newsletterze, ale tak jak widzisz, w nagrodę za to, że ktoś jest zapisany na newsletter, może otrzymać znaczną obniżkę właśnie na mój kurs Amazon Kindle Project. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to proszę Cię o zostawienie łapki w górę, komentarza oraz wciśnięcie przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. I dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam Cię, cześć!